Uroczystości upamiętniające rocznicę powstania rozpoczęły się 23 grudnia, kiedy to na wieży kolegiaty zawisły dwie repliki powstańczych proporców. Jeden z nich był kopią proporca pierwszej kompanii średzkiej. Tego samego dnia trzy repliki proporców zawisły także na ścianie frontowej Urzędu Miejskiego. Natomiast 27 grudnia, już wczesnym rankiem, pracownicy usług komunalnych przyozdobili flagami powstańczymi, m.in. średzki deptak. Główne uroczystości upamiętniające wybuch powstania rozpoczęły się mszą świętą o godzinie 12 w kolegiacie. Nabożeństwu przewodniczył biskup pomocniczy archidiecezji poznańskiej ksiądz Grzegorz Balcerek, który również wygłosił homilię nawiązującą do wydarzeń sprzed 93 lat, kiedy to w średzkiej kolegiacie zgromadzili się ochotnicy, tworzący pierwszą ochotniczą kompanię średzką przed wyruszeniem na front. Inspirowani oni byli przez ówczesnego proboszcza kościoła księdza Mieczysława Meissnera, a ich dowódcą został Alfred Milewski. Po nabożeństwie uczestnicy uroczystości kościelnych przy sygnale syren przemarszerowali pod budynek probostwa przy ulicy Jarzdzewskiego, gdzie nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie pamiątkowej tablicy przypominającej, że to właśnie w tym miejscu 27 grudnia 1918 roku organizowali się średzcy powstańcy. Odsłonięcia tablicy dokonali ksiądz Karol Meissner, bratanek proboszcza kolegiaty Mieczysława Meissnera, Witold Milewski, syn Jana Marii Milewskiego, dowódcy prontowego pierwszej ochotniczej kompanii średzkiej oraz wnuk Janusza Milewskiego, dowódcy plutonu powstańczego. Odsłoniętą tablicę poświęcił ksiądz biskup Grzegorz Balcerek. Następnie uczestnicy uroczystości udali się na średzki cmentarz, gdzie na kwaterze powstańców wielkopolskich przy krótkiej modlitwie oddano hołd poległym powstańcom i złożono wiązanki kwiatów. Kostki, przewodniczący Rady Gminy Mielok i zastępca burmistrza pani Agnes Iwańska. Samorząd powiatu średzkiego składa kwiaty pan starosta Tomasz Pawlicy, zastępca Zdzisław Jędrzak, członek zarządu Julian Kępa. W imieniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego kwiaty składa pan marszałek Wojciech Kępa. Wieczorem o godzinie 19 kibice Lecha Poznań ze Śrzyskiego Fan Klubu na płycie Starego Rynku dokonali odpalenia 88 rac. Każda raca symbolizowała jednego powstańca z pierwszej kompanii średzkiej. Kibice poznańskiego kolejorza od lat inicjują wiele akcji związanych z wielkopolską tradycją i historią dotyczącą powstań. Cieszy więc fakt, że w tym roku średcy kibice włączyli się w organizację średzkich uroczystości. Podsumowując uroczystości upamiętniające rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego, możemy zaliczyć je do bardzo udanych. Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Trzeba także przyznać, że średzkie uroczystości od wielu lat są bardzo wyjątkowe. Jest to niewątpliwie zasługa Komitetu Rodzin Powstańców Wielkopolskich, który działa w Środzie, a którego pracami kieruje Maria Mielcarzewicz. Do organizacji obchodów poza Komitetem Rodzin Powstańców przyczyniło się również Stowarzyszenie Zawsze dla Średzian oraz Fan Klub Kibiców Lecha ze Środy Wielkopolskiej. To my, Lech Poznań! To my, Lech Poznań!